Witajcie. Kilka słów o hazardzie w tej grze. Hazard niestety, jak wiemy, jest dość drogi. Najczęściej się losujemy sobie pierścienie, amulety, no i również obręcze. Normalne ceny spójrzmy. Pierścień 50 tysięcy złota, amulet 63 tysiące, obręcze ponad 100 tysięcy. I teraz tak, no nie każdy posiada talizman Fortuny Kida, który nam tutaj te ceny obniża. Ale możemy sobie pomóc bardzo prostym słowem runicznym, jakim jest ostrze. Potrzebujemy do tego łuk z 3 soketami i 3 runy Tir, Tal oraz Amn. No jak wszyscy wiemy, te runy są bardzo popularne, łatwo je wydropić, już nawet na normalu. Na pewno każdy ma ich pełno. Wkładamy po kolei Tirtal Amn do jakiegokolwiek łuku z 3 soketami. Ja tutaj wrzuciłem do jakiegoś bardzo dużego, wymagającego w sensie dużej ilości zręczności, zupełnie niepotrzebnie. No ale już tak zrobiłem to na razie, niech tak będzie, potem sobie stworzę w jakimś prostszym. I tutaj jak widzimy łuk ma afiks, który obniża nam ceny u wszystkich kupców o 15% w tym słowie runicznym. Musimy mieć go po prostu wyekwipowanego. I teraz wchodzimy jeszcze raz w hazard. I jak widzimy, ceny nam się zmniejszyły. Pierścień z 50 tysięcy na 42 tysiące. Amulet 60 ponad na 53. No, obręczy teraz akurat nie widzimy, ale może się uda, że jeszcze raz się pojawi. Tam było ponad 100 tysięcy za obręcz. Tutaj wiadomo, potrzeba trochę szczęścia. No w każdym bądź razie na pewno ta cena nam się obniży. Tak samo. 15% niby nie jest dużo, ale jednak w przypadku takich wysokich kwot to już robi różnicę. O, mamy obręcz. No i proszę bardzo, ponad 100 tysięcy do 86 455. Ale wysujemy sobie jedną. O, akurat wypadła nie za ciekawa. Zwykła niebieska. W każdym bądź razie to jest bardzo prosty sposób, żeby te ceny u kupców obniżyć. Chyba najprostszy, dostępny dla każdego. Więc tak jak mówiłem, potrzebujemy tylko łuku, 3 miejsca na klejnot, Tirtal Amn, słowo runiczne ostrze i mamy szybkie obniżenie cen. Również na zakupy u wszystkich kupców, ale też przede wszystkim właśnie cen na hazard. No i to tyle. Dzięki.